możemy się tylko domyślać, o co prosi, czego chciałby Piotr Baron. To jest też mina dużo mówiąca. On błaga pewnie swoich zawodników w myślach, żeby pojechali ten wyścig najlepiej, najlepiej jak potrafią. 40-44, jeszcze czas, 2 minut niewłączone. Czekamy na mistrza świata, który jest w gazie, robi co trzeba. Wczoraj wygrał Grand Prix, no i dzisiaj w lidze sam właściwie do tego 14 wyścigu przecież ciągnął Spartę. Jestem też ciekaw, zobaczymy, jak ten faktycznie silnik wytrzyma tutaj u Findena. To co Robert już mówił, to jest któryś kolejny start. To na pewno nie wpływa korzystnie na pracę silnika. Im więcej czasu teraz upłynie, im więcej sędzia też regulamin da czasu u Findenowi, tym lepiej dla tego silnika. Podejrzewam, że tam dmucha wychodzą, się gotują same w sobie. Zobaczymy, no. Piotr Baron musi postawić wszystko na jedną kartę, dlatego też tam na pewno były jakieś rozważania taktyczne, co zrobić przy ewentualnie jakimś udanym starcie, czy gdzieś przegranym, co zrobić. No bo nie ma już innego wyjścia. Tutaj ma zadanie bardzo proste, startuje z toru drugiego, obok niego po lewej przy kredzie będzie Janusz Kołodziej, który dzisiaj tylko raz był drugi, właśnie po walce z Wolfindenem. Jeszcze mamy chwilę czasu, zatem do Kuby Zborowskiego i do Parku Maszyn oddajemy na chwilę głos. Panowie, dokładnie 5 dmuchaw pracowało nad tym, żeby ten silnik, a także sprzęgło jak najszybciej schodzić. Pomagał Troy Bachelor, zresztą chyba Państwo to widzą na swoich ekranach i ta już siada na motocykl, także ta maszyna, na której jeździł przez tyle biegów, jest gotowa na gonitwę. Tyle z Parku Maszyn. Dziękujemy bardzo. No tyle punktów, ile dmuchaw życzyłby sobie pewnie Piotr Baron i wszyscy kibice Betardu Sparty Wrocław. 40 do 44 po wyścigu 14 i już do boju wyjeżdżają z Parku Maszyn po raz ostatni gladiatorzy spotkania. Betard Sparta Wrocław, Unia Tarnów po raz ostatni pod taśmą. Dziewczyny podprowadzające Aga, Justyna, Kasia i Anna, a bieg 15 anonsuje nam Misia, jest takie imię, pozdrawiamy serdecznie. I już teraz Żużel, Janusz Kołodziej, tor pierwszy, Tajło Finden drugi, Martin Waculik, trzecie pole startowe i Tomasz Jędrzejak spod bandy. Jakie dwa wspaniałe widowiska stworzyli nam już dzisiaj Janusz Kołodziej w walce z Tajem Wolfindenem. To były dwa perfekcyjne, żużlowe spektakle. Teraz nie mamy nic przeciwko temu, żeby panowie pościgali się ostro, ale fair. Jeszcze raz, Kołodziej z toru pierwszego, Wolfinden z drugiego, Martin Waculik po wpadce w pierwszym biegu. 3 bardzo pewne zwycięstwa. Tomasz Jędrzejak w wyścigu nominowanym punktował w 3 swoich ostatnich startach. 2-2 i 1 z bonusem. Teraz musi być drugi z bonusem, przynajmniej jeśli przed nim zamelduje się pierwszy na mecie Tai Wolfinden. Wyścig będzie decydował nam o wszystkim. 20 sekund. Jeszcze nikt nie stoi pod taśmą. Dopiero teraz zapraszani wszyscy. Pierwsi meldują się Jędrzejak i Waculik. Zwlekają Tai Wolfinden i Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, tor pierwszy. Obok niego mistrz świata na torze drugim. Martin Waculik już chce jechać na trzecim. I Tomasz Jędrzejak na czwartym. Walczymy o duże punkty meczowe. Poszli. Świetnie Janusz Kołodziej, znakomicie także Martin Waculik przy kredzie. Jest Tai Wolfinden, może być pierwszy, chociaż będzie mu ciężko, bo Martin Waculik jest potwornie szybki. A Tomasz Jędrzejak na razie ostatni. Było bardzo blisko, było bardzo ostro między Waculikiem a Taiem Wolfindenem. Wykorzystuje tę walkę, wykorzystuje moment odjechania bliżej bandy przez mistrza świata Janusz Kołodziej i już jest za plecami Martina Waculika. To jest kolejny morderczy duet. Para, która zawsze przywozi wygraną. Waculik, Janusz Kołodziej na pierwszych dwóch miejscach. Nie rezygnuje jeszcze Tai Wolfinden, ale cóż to musiałoby się wydarzyć, żeby Tai z trzeciego, a Tomasz Jędrzejak z czwartego miejsca przedostali się nagle na dwa pierwsze. A zatem Tarnów wygra i zgarnie nie tylko 2 punkty meczowe, ale także bonus i 5 zarobi w 2 meczu ze Spartą Wrocław. Wielkie, wielkie brawa, wielkie, wielkie gratulacje i podziękowania za walkę do ostatniego metra, do ostatniego wyścigu. Nie mieliśmy tutaj jasności. Wygrywa Martin Waculik. 4. kolejny wyścig z 10 wyścigów w tym 2 meczu. Martin Waculik 9 razy meldował się pierwszy na mecie. Janusz Kołodziej dzisiaj traci tylko punkt, bo teraz przecież 2 z bonusem. No i ograł po raz drugi mistrza świata Taja Wolfindena. Tai Wolfinden na 3. miejscu po raz pierwszy w dzisiejszym meczu. Tak daleko kończy bieg Tai Wolfinden i Tomasz Jędrzejak zaczął 0 i kończy niestety dla gospodarzy 0. 5-1 w ostatnim wyścigu. Mocny akcent, mocne postanowienie, kropki nad i 49-41. Ile to jest łącznie w 2 meczu, to ja nawet nie chcę liczyć. 2 zwycięstwa Unii Tarnów, pierwszy bonus rozdany, a tu jeszcze start do tego ostatniego wyścigu.
No szkoda, że nam się skończyły te zawody już z wyjścia z pierwszego łuku. No troszeczkę tutaj jeszcze Taiwo Finden próbował coś zrobić. Ale Tomek Jędrzejak, no niestety jechał czwarty praktycznie bez kontaktu. Także nawet jakby tutaj wygrał, to nie zmieniłoby to nic wielkiego w wyniku tego całego dwumeczu i punktów bonusowych czy meczowych. Szkoda, no ale końcówka tych zawodów naprawdę była bardzo ciekawa. Zasłużone zwycięstwo Tarnowian. Rozpracowali tutaj ten pierwszy łuk, no poza tym jednym tu ładnym wejściem Taja Ufindena. Ale byli tak szybcy, że nawet mistrz świata nie mógł ich zatrzymać. Taiwo Finden, Tomasz Jędrzejak w ubiegłym roku, kiedy także decydował o wszystkim, ostatni wyścig na tę samą parę podstawił Piotr Baron. Wtedy dwukrotnie, podwójnie ten duet wygrał, zapewniając zwycięstwo punktem 45-44. Dzisiaj za plecami Janusza Kołodzieja i Martina Waculika ta sama para. No i zwycięstwo wędruje do Tarnowa. Jak się Staja wyprzedził, to on się powstrzymał, jak ja przejechałem po niego. Super, to fajnie. No sobie pogadali, super. No, lubimy podsłuchać. No, jest fajnie, tak. Ale co ciekawe, że... Ja jeszcze coś mówię o patrzu. A, już nie. To wróciliśmy. W tych 30 wyścigach w tym dwumeczu to tylko 4 zwycięstwa indywidualne Wrocławiem, także no nie można było tutaj wygrać tego. 3 autorstwa 4. Jednego zawodnika, tak? Nie, przepraszam, Bachelor. Paweł Finden, raz Pawlic i raz Bachelor. No to jest zdecydowanie za mało. No i kolejne 2 punkty meczowe, tym razem z bonusem po stronie Unitarnów, 49-41. Marek Cieślak po tym, jak opuścił Wrocław, bilans ma znakomity, 7-1 przeciwko Sparcie. No i widać, że humory dopisują bardzo, bardzo trenerowi Cieślakowi. Znasz ten taniec? Z takimi zespołami, jakie Marek Cieślak prowadzi, to trudno, żeby nie mieć takiego wyniku. W każdym razie no ten jeden przegrany miasto właśnie przed rokiem. No tak. Szkoda, że tak mało kibiców przyjechało z Tarnowa.